pracujemy. Przy każdym zawiosłowaniu pracują obydwa ramiona, czyli jedna ręka ciągnie wiosło, druga je wypycha. Zanurzamy mniej więcej 3/4 pióra, nie trzeba zanurzać całego wiosła i ręki aż po łokieć. I ważne jest, żeby wiosłować w równym tempie, nie musi to być bardzo szybkie tempo, nie musimy wiosłować bardzo silno, w zasadzie liczy się technika, a nie siła.